był mecz sparingowy, więc na pewno dobry wynik cieszy, natomiast bardziej zwracaliśmy uwagę dzisiaj na jakieś tam elementy gry. Fajnie wprowadzaliśmy szybkie kontry, zresztą strzeliliśmy po nich 4 bramki, więc to akurat dobrze funkcjonowało. Były też słabsze momenty, ale trzeba się cieszyć, bo na koniec takiego dość ciężkiego tygodnia treningowego rozegraliśmy dobry mecz z dobrej klasy przeciwnikiem i na fajnym boisku. Mnie też cieszy postawa młodzieży, bo w drugiej połowie grało 4 juniorów, 1 młodzieżowiec, można powiedzieć, więc ci chłopcy akurat nie pękli przed bardziej doświadczonym przeciwnikiem i grali z nimi jak równy z równym. To też jest powód do satysfakcji. Przed Kwiatkowski strzela bramkę, weszło też 3 juniorów ze Śląskiej Ligi Juniorów, którzy grali jak równy z równym, więc ja się z tego cieszę, bo to są fajni chłopcy, których pomału będziemy wdrażać do takich treningów seniorskich, także ten mecz przyniósł dużo pozytywów, no ale żeby się nie zagłaskać, to były też również minusy, bo zbyt łatwo straciliśmy 2 bramki, dopuściliśmy też Śląsk do wielu takich, bym powiedział, sytuacji, które nie powinny się zdarzyć, więc jest też nad czym pracować. Przeszliśmy kompleksowe badania wydolnościowo-szybkościowe, trenowaliśmy, można powiedzieć, do czwartku 2 razy dziennie. W dniu dzisiejszym było to wszystko uwieńczone sparingiem. W przyszłym tygodniu już jest taki normalny mikrocykl meczowy, ale mamy też trochę problemów z kontuzjami, z chorobami, także dzisiaj też nie przyjechało 5-6 takich zawodników, którzy mogliby grać. Myślę, że w przyszłym tygodniu to wszystko już wróci do normy i w pełnym składzie będziemy się przygotowywać. Spokojnie, to jest sparing. Bardzo ciężko trenujemy teraz. To jest taki okres, gdzie chcemy nadrobić jak najwięcej zaległości, których na pewno trochę mamy. Ciężko trenujemy, ale to dobrze, bo wiemy o tym, że musi być ciężka praca i koniec. Jest pozytywnie, mamy fajną drużynę, która fajnie funkcjonuje. Gramy u siebie fajne mecze. Teraz jeszcze chcemy przyłożyć to na mecze wyjazdowe. Fajna drużyna, fajna ekipa. Mam nadzieję, że będziemy do końca walczyć o te najwyższe cele. Na pewno to, co podkreślaliśmy od początku sezonu, że przegrywaliśmy mecze, mieliśmy bardzo słaby start tego sezonu, ale wiedzieliśmy, że nie zapomnieliśmy, jak się gra w piłkę i ten kolejny mecz wygrany pokazuje, że umiemy, potrafimy grać, myślę, że fajnie, ofensywnie, strzelać bramki. No fakt, dzisiaj byliśmy, myślę, dużo lepszym zespołem od Śląska. Ale tak rozmawiałem między małymi przerwami w meczu z chłopakami, no to mocno popracowali, także widać było, że trochę im tej świeżości brakuje. Cieszy to, że właśnie po ciężkim tygodniu przychodzi mecz z było nie było mistrzem Polski i wyglądamy bardzo dobrze fizycznie, także to na pewno cieszy w kontekście kolejnego meczu na Polonii Warszawa. Mówię, w drugiej połowie przecież weszło kilku młodych chłopaków, kilku juniorów i wcale nie było widać jakiejś takiej dużej różnicy, także to jest też powiew takiego.